Głęboki lifting twarzy sięga głębiej niż tradycyjny lifting twarzy. To jest mit. Dlaczego? Dlatego, że głęboki lifting twarzy sięga dalej niż tradycyjny lifting twarzy, czyli możemy wpłynąć na przyśrodkową część twarzy, czyli tą, która bardziej wraz z wiekiem opada w dół. Tradycyjne metody liftingu działają głównie w bocznej części twarzy, czyli tej, która mniej jest dotknięta przez grawitację. Przy głębokim liftingu twarzy idziemy bardziej przyśrodkowo, tym różni się od tradycyjnych metod faceliftingu. Preparujemy aż do nosa, żeby unieść te tkanki, które najbardziej opadają w dół, unieść bez napięcia, nie poprzez ciągnięcie płata smas, który robimy z boku przy tradycyjnych metodach faceliftingu. Deep Plane Facelift jest metodą, która daje najbardziej naturalne efekty. To jest fakt. Dlaczego? Jest to związane przede wszystkim z wektorem uniesienia tkanek twarzy, który przy głębokim liftingu twarzy jest pionowy. Działamy dokładnie przeciwko siłom grawitacji, które wraz z wiekiem powodują opadnięcie szczególnie środkowej części twarzy. Jest to możliwe dzięki uwolnieniu więzadeł, które mocują tkanki miękkie do tkanek głębokich, czego nie robimy albo nie robimy w tak zaawansowanym zakresie przy klasycznych metodach face liftingu. Co to powoduje? Powoduje to przede wszystkim brak napięcia przy unoszeniu tkanek. Klasyczne metody działają przede wszystkim na boczną część twarzy. Preparujemy tutaj płat smas, którym ciągniemy twarz, żeby unieść do boku i ku górze opadnięte policzki. Nie preparujemy przyśrodkowej części twarzy, przez co ten efekt jest dużo mniej spektakularny. Deep Plane Facelift daje bardziej naturalny efekt niż klasyczne metody faceliftingu. To fakt. Dlaczego? Bo efekt jest uzyskany poprzez beznapięciowe uniesienie tkanek twarzy. Jest to możliwe poprzez uwolnienie więzadeł, które mocują nasze tkanki do głębokich struktur, czego nie robią albo nie robią w takim zakresie klasyczne metody faceliftingu, takie jak dual plane czy plikacja. Kluczowy jest tu wektor w deep plane pionowy, który daje uniesienie, w klasycznych metodach bardziej poziomy, który daje element rozciągnięcia. Przez to efekt nie jest tak naturalny. Mit. Deep Plane Facelift daje więcej powikłań. Oczywiście jest to zabieg technicznie trudniejszy niż Dual Plane czy już na pewno plikacja. Paradoksalnie jest to zabieg bardziej zgodny z naszą anatomią, czyli preparujemy w bardziej naturalnych warstwach, co powoduje statystycznie mniejsze ryzyko powikłań. W literaturze ryzyko uszkodzenia odgałęzień nerwu twarzowego szacowane jest na około 0,5%, podczas gdy przy klasycznych metodach na około 1,5%, czyli jest znacznie wyższe. Najczęstszym powikłaniem przy deep plane faceliftingu opisywanym w literaturze jest krwiak pooperacyjny i szacowane jest to ryzyko na około 1,5%. Fakt. Deep plane facelift jest najlepszą metodą, jeżeli chodzi o operację szyi. Żadna inna metoda nie pozwala uzyskać tak spektakularnych efektów. Jest to związane przede wszystkim z zakresem preparowania, uruchomienia i napięcia mięśnia najszerszego szyi. Pozwala to uzyskać bardzo zdefiniowany kąt szyjno-bródkowy, wydłużyć linię żuchwy czy zaakcentować kąt żuchwy, czyli te elementy, które wpływają na młodzieńczy wygląd szyi. To, co jest najważniejsze, efekt również utrzymuje się przy dynamicznych ruchach głowy, przez co chirurdzy wykonujący deep plane facelift wprowadzili do swoich zdjęć przed i pooperacyjnych dodatkowe projekcje. Projekcję z przygiętą głową, bo wtedy możemy pokazać, jak zachowuje się szyja, również wtedy, kiedy pacjent zgina głowę w dół.